Polscy himalaiści mierzą wysoko, tak na jakieś 8463 metry. Zamierzają zdobyć piątą górę świata, ośmiotysięcznik Makalu. Uczestnicy dotarli do Katmandu. Przygotowywaliśmy się bardzo ciężko, ale to zaprocentuje. Wylatujemy jutro rano do Turkmenistanu. A Makalu jest tam. Himalaiści chcą zdobyć ten położony na granicy Chin i Nepalu szczyt bez użycia tlenu.